z tej strony Śmietan, witam was w dzisiejszym odcinku z serii World of Knights. Dzisiaj zagramy sobie KW85, to jest 6 tier. Na mapie szturmy, mapa to jest zwykły, zdobądź nową bazę lub zniszcz wszystkie pojazdy nieprzyjaciela. No i ogólnie chyba tyle, mam nadzieję, że trochę tu bitwa mi wyjdzie. No i oczywiście standardowo mój internet się zacina, więc ja kończę nagrywanie i wracam do was, jak mi się zainstaluje. To cześć. Już jestem. Ok, więc tutaj wygrają. Może jeden, dwa, trzy, pięć. Nie wiem. Aha, i pisaliście też, że koledzy mi mówili, żebym przyciszył sobie dźwięki, więc przyciszam sobie dźwięki, żeby było słychać lepiej już mój głos. Mam nadzieję, że lepiej słychać. I możemy sobie rozpocząć grę. Nie w ogóle jadę w Wonsona, ale... Never mind. Jedziemy sobie dalej. Się wstrzymać, tam czy jechać? Tam jest czarny. Zablokuję ta szkoda. Bo ogólnie nagrywam na laptopie i... No jednak ten też wszystkim przeszkadza, bo czasami dość mocno przeszkadza swoich przeciwników. Więc to już nie pomaga. Nie, też nie powiem. Po moim życiu na mnie nie pachał, ale... Idziemy sobie. Oj, jej się sobie. Ma 20 sekund, a... Będzie ciężko. Nie, jak ja tego nie trafiłem. Jezu, jak ja mam teraz zeza. Znaczy będzie się... stopować. Bo już się przerwałem. Dobra. No to wrócimy do garażu. I zagramy sobie teraz. Może Jack Panzerem. Brakuje mi 41 tysięcy ISO oczywiście. Okej. Więc to jest kolejna bitwa spotkaniowa. No więc ogólnie chodzi o to, że mamy po prostu sobie tam ogólnie jako, że jestem niszczycielem czołgów teraz, więc moja taktyka jest taka, że sobie po prostu kampię się tak, żeby mnie ten grill nieszczęsny nie zdjął, po prostu zdejmuję wszystkich tam z góry. Okej. Ale jako, że mam słaby internet, więc wyłączam nagrywanie i za chwilę sobie zaczniemy grać. Okej, już jestem.
Oczywiście jak włączę nagrywanie, od razu się włączyło. Okej, okay, już myślałam, że mi się sterowanie zepsuło. Nie. To jednak to... Tyle nie pewnie po tym co nie będzie. Znowu na tej złej stronie jeszcze. Bo tam coś się tam znajduje. Ogólnie to jakby na moim siódmym polu to jest nic innego jak siatka maskująca, ponieważ czołgi, niszczyciele czołgów są bardzo łatwo wykrywalne, więc jeśli mam taką siatkę maskującą, to jest szansa, że nie zginę od razu. To jest przydatne, bo na przykład kilka to się może obrócić i szczelić, a no niestety Jack Panzer to nie jest. No bo najlepsze są właśnie niszczyciele trzeba czołgu amerykańskie, radzieckie i właśnie niemieckie. Znowu niemieckie. Nie wiem, nie powiem, czy coś tam. Będzie słabo. Będzie chyba słabo. Leśnie, nie wiem. Tam go się ma chyba. Chodźmy tak się patrolować. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Dobra, ty wyjeżdżaj. Aj, graj mnie, dobra. Okej. Okay. Nie wiem, ile nagrywam, ale wydaje mi się, że to jest najwyższy pora, żebym zakończył odcinek, bo będzie mi się przynajmniej krótko wrzucał na YouTube'a. Czekam 85. Okej, okay, dobra, to by było na tyle, więc... Komentujcie, subskrybujcie. Koniecznie komentujcie w komentarzach, bo naprawdę nikt nie komentuje, więc możecie sobie wejść na to i komentować. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. No i cześć.